kończy się zima, zbliża się wiosna. Niedługo wszyscy wyjedziemy do Bułgarii na wakacje. Podobno jest w ogóle, podobno mówią tak, że jest efekt cieplarniany, że się klimat ociepla, ale w zimie jest cały czas zimno, to się nie zmieniło. Ceny gazu wzrastają, gaz jest złej jakości, to wszyscy wiedzą, więc żeby oszczędzić, no to co możemy zrobić, to jemy. Więcej jemy, tyjemy, po prostu tyjemy. To wszystko przez to, że gaz jest za drogi. Gaz jest za drogi, a jeszcze w tych wszystkich gazowniach, to oni tam mieszają ten gaz z wodą czy z czymś. Jestem w lesie. Godzinny bieg. Słuchajcie, polecam las. Wiadomo, że po zimie wszyscy jesteśmy utuczeni. No może nie wszyscy, może ty akurat nie, ale kilka osób jest utuczonych. Sam przytyłem przez zimę. Sami zresztą zobaczcie, jak ja wyglądam. Gul się wyhodował, jak widać. W ogóle nie chce zniknąć. Bieganie nie wymaga właściwie żadnego specjalnego ekwipunku. Ważne są dobre buty do biegania. Jakieś wygodne buty do biegania. Oczywiście najlepsze są sportowe, jakieś Adidasy. Ci wszyscy, którzy trochę przytyli przez zimę, mogą tę nadwagę zrzucić. Chciałbym to pokazać na swoim przykładzie. Chciałbym tutaj oprócz teorii pokazać wam te 30 dni. Dzisiaj jest ten pierwszy dzień, kiedy się zważyłem. Ważę 88 kg przy wzroście 180 cm. To jest 8 kg za dużo. 80 kg to jest moja górna granica norm. Naprawdę bardzo przyjemna droga. Każdy sobie może wyznaczyć swoją własną. Bo drogi fajnie jest zmieniać co jakiś czas. Chociaż przyznam, że w zeszłym roku pogubiłem się tu w lesie. Zmieniałem drogę. Ale to wyszło mi na dobre, bo biegałem godzinę dłużej. Zapraszam tu wszystkich chętnych. Jeżeli się znajdzie ktoś, komu się podoba taka prezentacja przed kamerą, zapraszam wszystkie chętne osoby. Pokażę was też, pokażę wasz sposób treningu, wasze sposoby na odchudzanie. Jeżeli macie jakieś inne pomysły albo swoje jakieś przemyślenia, bardzo chętnie to pokażemy tutaj w ITV12. To, co mnie zawsze dobija podczas biegu, to brak zajęcia. Godzinny bieg może się wydać po prostu nudny. Dlatego zabijamy to słuchając muzyki. Ja czasami po prostu sobie coś planuję. Zastanawiam się nad czymś, ale ideałem jest nie myśleć o niczym i skupić się tylko na biegu. Chcę wam pokazać, że ten brzuch jestem w stanie w ciągu miesiąca, nie wiem czy do końca stracić, ale bardzo mocno zredukować. Myślę, że 8 kg jestem w stanie zrzucić przez te 30 dni. Dzisiaj nie jadłem jeszcze nic. W ogóle dzisiaj mam imieniny takie oficjalne dla rodziny. No więc będzie ciężka próba przede mną. Bata narobiła różnych smakołyków. Jak to ona, trudno się będzie powstrzymać. A zawsze robi te rzeczy, które ja lubię najbardziej. Docelowo chcę zejść na 75 kg i zmieścić się w moje ukochane dżinsy. Zaraz je wam pokażę. Bardzo fajne, odjechane dżinsy. Uwielbiam takie dżinsy, niestety nie jestem w stanie je wejść. To przy okazji pokażę kilka fajnych miejsc. Żeby wszyscy wiedzieli, że w lesie nie wolno wyrzucać się do pałków. Nie wolno też wjeżdżać do lasu i nie wolno też wywozić śmieci. To jest jakby oczywiste, ale jak się okazuje, tablice wiszą, bo chyba nie wszyscy to rozumieją. Jemy za dużo i za mało się ruszamy. W efekcie nasz bilans energetyczny czy tam kaloryczny jest dodatni. Dzisiaj, słuchajcie, trzeci dzień. Dzisiaj dzień biegania. Jem śniadanie. I około 16 jem coś na wzór obiadu. No dzisiaj jest trzeci dzień. Z tego co łatwo obliczyć, przyjmując, że chudniemy 8 kg w 30 dni, że 1 kg tracimy w ciągu około 4 dni. Ja przyjąłem taką zasadę, że będę, że godzinę biegam, i pół godziny następnego dnia trenuję na siłowni. Dwie kanapki na śniadanie. W okolicach 16 godziny jem też coś na wzór tych dwóch kanapek. Dzisiaj jestem już po bieganiu. Jutro ćwiczę trening siłowy.
Nic nie poćwiczyłem, słuchajcie, wczoraj. Także wczoraj był taki dzień, trochę zmarnowany. Jeśli chodzi o dietę, jadłem tylko raz. Jadłem raz, zjadłem 3 kanapki, mniej więcej o 17. 3 kanapki z ciemnym chlebem, masło i jakiś wędlina, ser. Oprócz tego piłem wodę, mineralkę, taką z butli. W ogóle przyjąłem taką zasadę, że w ogóle wyrzucam z mojej diety kompletnie słodycze. Żeby nie było wątpliwości, to są Lasy Państwowe. Tutaj dom naszego leśniczego. Mijam go często, ale nigdy leśniczego tu nie widziałem. Może się kiedyś do niego wybiorę na spotkanie. Bardzo ważne, najważniejszą sprawą w tym wszystkim jest to, żeby nie najadać się na noc. Dlatego przyjąłem taką zasadę, że najpóźniej posiłek jem o 16. To jest ten pierwszy miesiąc, gdzie jest taki hardkor. 2 posiłki dziennie przez 30 dni. Skok przez barierkę. Tablica chyba ma już 150 lat. Nie wiem, czy ktoś jest właścicielem tej tablicy, ale może wypadałoby ją stąd wywalić. To porobili nam takie odpływowe rowy, zobaczcie teraz. Może to i dobrze, może to i źle, nie wiem. Można jeszcze ewentualnie jeść jabłka. Jabłka są fantastycznym owocem. Bardzo zalecam picie soku z jabłek. Dzisiaj jest trochę cieplej, na poziomie zera. Więc przyjemnie się biegnie. Nie ma takiego brozu. Tutaj drewno. Zawsze zastanawiałem się, czy nikt tego drewna nie kradnie. Jak ono sobie tak tu leży. Jest jakoś tak pozaznaczane dziwnie. 3,2, nie wiem, czy to chodzi o 3,2, nie wiem, czy to chodzi o długość, metry sześcienne, czy o co. Jak chcecie widzieć wyniki, że chudniecie, że spada wam waga, codziennie się ważcie. To jest bardzo ważne, bo bardzo często uciekamy od tej wagi, że a nie będziemy się ważyć, nie chcę patrzeć na tą wagę. Zważcie się, odważcie się zważyć i potem codziennie można uzyskać sytuację, że codziennie będziecie ważyli mniej. 44 minuty jestem już w lesie. Dzisiaj trochę dłużej mi tu schodzi, z tego względu, że filmuję i trochę opowiadam. Jeżeli poczujecie na przykład głód, dobrze jest napić się wody. Woda jest, nie ma, ma zero kalorii. Widać, że jest trochę jakiejś słomy, ale żadnego zwierzaka tu nie widzę. W każdym bądź razie widać, że ktoś o te zwierzęta dba. Dzisiaj mam trening siłowy, pokażę, jakie ćwiczenia wykonuję, pokażę, co ewentualnie można robić, nie mając takiego zestawu, jakim ja dysponuję. I słyszę gudzięcioła chyba. O, jest, widzę go. Zrobię wam zbliżenie. Jak go wypatrzę, jest, widzę go. Tylko czy go trafię kamerą? O, jest, widzicie? Kamera jest trochę syfiasta. Ale widać go. Kamera nie ma stabilizacji niestety. Trzymam ją w ręku. Ale widzicie, że można spotkać dzięcioła. Jeżeli nie macie żadnego sprzętu w domu, absolutnie się tym nie przejmujcie. Można to robić bez kompletnie żadnego wyposażenia. Zobaczcie, to jest rozwalony samochód. Ja apeluję do leśniczego, bo chyba to jakoś w jego gestii. Ktoś nawet podparł ten samochód. W coś tu się dzieciaki bawią. Może nawet w wojnę się bawią. Ćwiczenia na klatkę piersiową. Na sztandze jest 40 kg. Robię 3 serie po 12 razy. Podczas takiego biegania, tak jak teraz w zimę, ważne jest, żeby nie zmarznąć. Nie można biec, spocić się i potem jeść 10 minut iść, aż organizm się wychłodzi, bo to zwykle kończy się przeziębieniem. Także pamiętajcie, że szczególnie w zimę dopiero kończymy bieg w domu. 3 serie po 12. Dobrze jest teraz rozciągnąć mięśnie, tak żeby trochę się rozluźnić.
czuć, że są nabite. Pokażę wam, że są nabite. Proszę bardzo, czuć, widać, że pracowały. Tu prawdopodobnie pożywiały się tym jakieś zwierzęta, może łosie nawet. To ćwiczenie, które w tej chwili pokażę, jest na mięśnie brzucha. Mogą je wykonywać kobiety, jak i mężczyźni. Jest to tak zwane spinanie brzuszków. Kładziemy się na plecach, podkurczamy nogi w kolanach pod kątem prostym mniej więcej. I robimy tak samo serię, trzy serie tych brzuszków, spinania brzuszków. No ja zrobię po 20 razy. Wygląda to mniej więcej tak, że robimy coś takiego do tego momentu. Podnosimy tylko tułów, aż poczujemy, że mięśnie zapracowały. Nie robimy dalej skłonów gdzieś do kolan czy coś, tylko tak, dlatego to się nazywa spinanie brzuszków. Jest to bardzo podobno najlepsza metoda na rozwinięcie mięśni brzucha. Jest ogrodzenie. To jest tak zwany radar. Mieszkańcy Zielonki i okolic na pewno wiedzą, o co chodzi. Tego radaru już nie ma, tam pozostałości. Nie wiem, czy ktoś tego pilnuje. Jakaś tam antena stoi, może jest jakaś radiostacja. Jest jakaś antena, jakieś... Ale nie filmuję, bo mnie jeszcze tutaj aresztują. A to z wojskiem to nie ma żartów. Przyjdą mnie, rozstrzelają i nie zdążę się odchudzić. Podobnym ćwiczeniem jest robienie brzuszków w drugą stronę. Chodzi o to, że podnosimy biodra. Tylko podnosimy biodra. O, uwaga. Jedziemy tak samo. 3 razy 15. Biegnę już godzinę 4 minuty. Godzina 4 minuty. Już jest. Godzina 4 minuty 30 sekund. Jeżeli ktoś nie dysponuje takim sprzętem, jeżeli ktoś nie chce chodzić na siłownię, można sobie zrobić inne ćwiczenia, które nie wymagają w ogóle żadnych tego typu sprzętów. Jeszcze mi została ostatnia seria na każdą rękę. Po 15 sztuk robię, po 15 razy. A, jeszcze fajna sprawa. Po takim biegu, po godzinnym biegu, warto się zważyć. Bo często jest tak, że różnica, można stracić podczas takiego biegu nawet kilogram. No oczywiście jest to w większości wypłacona woda, ale dla psychicznego samopoczucia warto. Przypominam, że są to wszystko ćwiczenia, które nie mają powodować jakoś szczególnie. Nie pracujemy w tej chwili nad mięśniami. Zmuszamy po prostu organizm do jakiejś tam pracy, żeby spalić kalorie. To są różne ćwiczenia, ale nie muszą dokładnie wyglądać tak, jak je pokazuję. Można sobie zrobić dowolnie inny zestaw. Chodzi o to, żeby mniej więcej 30 minut takie ćwiczenia trwało. Przysiady standardowo. Można oczywiście robić ze sztangą, jeżeli ktoś ma ochotę. Też proszę uważać, bo bardzo łatwo można się nabawić kontuzji. Ja robię bez sztangi, na luzie, zwykłe ćwiczenia. Zobaczę po ile, myślę, że po 15 razy. Może po 10. Nigdy nie widziałem w lesie zboczeńca, także ktoś się boi chodzić do lasu z tego względu. Spotkałem różnych ludzi, ale zboczeńców nie widziałem. A może mnie po prostu nie zaczepiają. Jeżeli nie mamy sztangi w domu, to fantastycznym ćwiczeniem są pompki. Mam nadzieję, że każdy wie, jak się robi pompkę, ale pokażę. Ręce mniej więcej w ten sposób. Znaczy, ręce trzeba ustawić tak, jak komu wygodniej, bo jest różnie. Ja sobie ustawiam to mniej więcej tak. Nogi ze sobą, tu wszystko proste. Staram się dotknąć klatką piersiową do podłogi. Wczoraj miałem dzień siłowych ćwiczeń, ale niestety nie udało mi się poćwiczyć, ponieważ byłem w Warszawie i nie miałem zwyczajnie czasu, a wieczorem już nie miałem siły. Także moja przegrana w tym względzie, no ale tak bywa. Tak bywa, dzisiaj też trudny dzień przede mną, bo są moje imieniny, przychodzi rodzina. Jak mówiłem, będzie dużo smakołyków. Obiecałem coś zjeść,
wiadomo, ale słodyczy nie jem. Najważniejsze to odpuścić sobie słodycze, alkoholu nie wspominam. No i oczywiście tak samo tu na podłodze, ten zestaw tak zwanych brzuszków, ale to jest to samo, tylko tyle, że na podłodze polecam coś miękkiego, bo potrafi boleć kręgosłup. I tak samo właśnie spinanie brzuszków wygląda w ten sposób. Zobaczcie, jak się spina brzuch. No niestety w tej chwili wygląda tak, jak wygląda, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Tak mniej więcej wygląda to ćwiczenie. Pokażę bokiem. Jest takie spinanie brzuszków. Nie robimy tego typu skłonów. Nie rozciągamy się, pracujemy tylko mięśniami. Krótkie. Tak samo w drugą stronę. Tylko podnosimy tu biodra. Same biodra tutaj na dole. Dobrym oczywiście sposobem na odrzucanie wagi jest seks. O tym w ogóle wyleciało mi z głowy. Bo to... Pamiętajcie tylko, że żeby stracić trochę wagi, to nie może to być 15 minut, tylko to musi być co najmniej godzina. Także panowie, oto szczególnie do was uwaga. Poczytajcie sobie, jak to się robi. I pamiętajcie, kochajcie się ze swoimi kobietami co najmniej godzinę. Wtedy i ona straci na wadze, i wy stracicie na wadze, a i dzień będziecie mieli lepszy. 87,6. 87,6. No taka waga, jaka jest, taka jest. Zaczynałem od 88,3 mniej więcej tak było. W tej chwili jest 87,6. Mam nadzieję, że rano będzie waga 87. Chociaż ja nie słyszałem o takim sposobie na odchudzanie poprzez seks. Nigdy nie widziałem. Chociaż gdzieś w radiu mówili, że podobno rozwijają się mięśnie pośladków. Ale nigdy tego nie sprawdzałem. Nie mierzyłem sobie pośladków. Może mi się rozwinęły, nie wiem. O, 16 minut. Na dole widać godzina 16. Godzina 17. No dzisiaj będę długo w lesie, ale to przez to filmowanie.